Cześć, witaj w Gamerskim Centrum Mobile Me na kanale Media Expert. Z tej strony Game City, wasz przewodnik po świecie mobilnej rozrywki. W tej odsłonie rankingu gier na telefon pokażę wam top 5 najlepszych gier, które pojawiły się w lutym 2020 roku. Gotowi? Zaczynamy! Na piątym miejscu gra, która ma w sobie horrorkowy klimat, mimo że grafika, na którą spoglądamy, jest rysunkowa. Połączenie właśnie tych dwóch skrajności, mrocznego klimatu i wydawałoby się niewinnej kreskówkowej oprawy, sprawia, że grając mamy niesamowite doznania z zabawy. Głównie chodzi tu o przeczesywanie pomieszczeń w celu znalezienia określonych przedmiotów. Przeszkadzać nam w tym będzie mroczna istota, przed którą musimy zwinnie zwiewać. Jest to niesamowita produkcja, którą każdy powinien wypróbować, szczególnie podczas zabawy z podpiętym padem od PS4. Na miejscu czwartym produkcja polskich twórców. To, co przyciąga graczy do tej gry, jest bez wątpienia przyjemna dla oka oprawa graficzna, która mieni się wszystkimi kolorami, a każdy element na ekranie ma wysoką rozdzielczość. I to tak tylko na wstępie, bo zaraz po tym rozgrywka wciąga nas w swoją dynamiczną zabawę, w której eliminujemy przeciwników stworzonych z cukru. Każdy rywal jest inny i prezentuje inne ataki, dlatego przy każdym też należy się inaczej zachować. Na szczęście nasza postać jest bardzo zwinna i może z łatwością omijać szarże rywali i kontratakować ich z impetem. Warto tego doświadczyć, mając pada od PS4 w ręku. Na miejscu trzecim dumnie sieci gra akcji osadzona w realiach wojennych. Będziemy musieli sami stawić czoło dziesiątkom zmierzających w naszą stronę przeciwników. Gra ma widowiskową grafikę, a sama rozgrywka jest bardzo różnorodna, bo choć wszystko opiera się o misje, w których eliminujemy wrogów, to jednak liczba sposobów, w jaki możemy to zrobić, jest naprawdę spora. Różnorodności dodają również zmieniające się lokacje misji i pora dnia. Jeżeli macie dryg do shooterowych gier, możecie też sprawdzić się w tym, by wypełniać zadania z padem w ręku. Na miejscu drugim istny hit ostatniego miesiąca, gra, na którą czekało wielu mobilnych graczy. Od czasu Call of Duty nie było jeszcze gry, która by oferowała rozgrywkę FPS na tak wysokim poziomie. Styl graficzny jest tu bardziej kolorowy, a całość zabawy przypomina Overwatcha, także możecie sobie wyobrazić, jakie narzędzia do generowania frajdy tutaj mamy. W skrócie mamy dwie drużyny, które rywalizują ze sobą w określonych trybach rozgrywki. W każdej z nich zależy nam na tym, by wyeliminować zawodników drużyny przeciwnej. Nasze postacie mają unikalne umiejętności, które mogą zrobić różnicę w walce. Dynamiczna rozgrywka, w której możesz sobie poradzić z padem w dłoni. Na miejscu pierwszym gra, która zdecydowanie zrobiła szum w lutym, bo w szybkim tempie wygenerowała aż 1 000 000 pobrań. Jest to na pewno gra przeznaczona głównie dla najmłodszych, ale zdecydowanie jest to rozgrywka, której zasady są zrozumiałe dla każdego, a i frajda zabawy może być taka sama zarówno dla młodych graczy, jak i dla starszych wyjadaczy. Jak się pewnie domyślacie, gra inspiruje się mobilnym hitem Subway Surfers. Jak widać, ten model rozgrywki świetnie spisuje się do dziś i wielu twórców z niego korzysta. Moim zdaniem idealne wrażenie z rozgrywki osiągniecie, próbując pokonać przeszkodę, grając właśnie na padzie. Możecie tego spróbować. Jeżeli też chcesz cieszyć się grą z gamepadem, zobacz mój tutorial dostępny na kanale Media Expert o tym, jak połączyć i skonfigurować pada z telefonem. Na koniec mam znów zadanie dla was. Przy jakiej grze spędziliście najwięcej godzin i dlaczego akurat ta gra tak bardzo was wciągnęła? Autor najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi wygra kartę Google Play o wartości 100 zł, a jego propozycja zostanie przeze mnie wykorzystana w kolejnym gameplayu. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!